Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Dzisiaj o spotkaniu Arki Gdynia z ŁKS-em Łódź. Zanim jednak krótko o tym, co wydarzyło się w Fortuna pierwszej lidze, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Zbieram 5000 subów, także jestem blisko tego celu i by mi w tym pomóc, sprawdźcie proszę, czy jesteście subskrybentami mojego kanału. No cóż, mamy to, oczywiście mówię z perspektywy Łodzi, bowiem znamy pierwszą ekipę z Fortuna pierwszej ligi, która w przyszłym sezonie będzie grała w Ekstraklasie. ŁKS Łódź, cudowny lider Fortuna pierwszej ligi, przypieczętował ten awans, no bo przecież do promocji brakowało tylko jednego punktu i ten punkt udało się dzisiaj w Gdyni wywalczyć. Ale oczywiście rozkładając ten mecz na czynniki pierwsze, no nie sposób nie pochwalić Arki, która gra naprawdę fantastyczną pierwszą połowę i powiedziałbym dość przeciętną, ale solidną drugą. No z całą pewnością mogę powiedzieć, że to był mecz, czy właściwie połowa, pierwsza Arki, a druga właśnie należała do ekipy przyjezdnych. Przede wszystkim bardzo dobre otwarcie Arki, bo to nie jest tylko ten strzelony gol, ale kilka ciekawych ataków, akcje, które się zazębiały na dużej szybkości, na małej przestrzeni, więc widać, że naprawdę podopieczni Wieczorka wyszli zmotywowani na ten bój. Najpierw uderza Stolc, później poprawka, bowiem miał świetną okazję i w takiej stuprocentowej sytuacji, no właściwie nie posłał piłki w siotą bramki, uderzył obok słupka Bobka, natomiast kilka minut później ma okazję się zrewanżować, kiedy po dobitce trafił do siatki. Arka mogła wyjść na prowadzenie na 2-0, tylko jeden problem, mianowicie Bobek i brak chyba koncentracji, bo tak bym definiował ten strzał Huberta Adamczyka, który stanął przed świetną okazją do tego, by wyprowadzić swój zespół na dwubramkowe prowadzenie. Prowadzenie, które no najpewniej już dawałoby być może nawet jakieś duże szanse na wygraną, bo miałem wrażenie, że gdyby Arka wyszła na ten wynik 2-0, no to już byłoby bardzo trudne ŁKS-owi, który umówmy się, miał ciężki początek tego meczu. Natomiast rzutu karnego nie wykorzystuje Adamczyk, fantastyczna interwencja Bobka, cichego bohatera tego spotkania. Jak wspomniałem na początku, druga połowa to już jest fajna gra przyjezdnych i naprawdę te akcje, które mogły się podobać, bo czy tu mówimy o Trąbce, czy o fantastycznie grającym Śliwie, no, który opuścił murawę w 60 minucie. Świetnie też wyglądał Kowalczyk, piłkarz, który imponuje właściwie od początku sezonu, ale też muszę pochwalić walczącego cały mecz Janczynkowicza, napastnika Łodzi, czy oczywiście Pirulo, który jest no, jakby brylantem w tej talii Moskala właściwie od początku jego przygody w ŁKS-ie. Ostatecznie bramkę udaje się trafić i powiedziałbym po takiej akcji, no nie chcę powiedzieć przypadkowej, ale na pewno nie zapowiadało, ta akcja nie zapowiadała bramki, bowiem taki strzał sytuacyjny, taki błysk indywidualny geniuszu właśnie Kowalczyka, gol, który naprawdę waży mnóstwo, no bo przecież dał w efekcie punkt i ten upragniony awans, oczywiście no coś od leczy nie ucieczy, mam wrażenie, że tutaj ŁKS albo by po porażce gdzieś tam zbierał siły na kolejny mecz, no i wkrótce za tydzień by przypieczętował ten awans. Trzeba też patrzeć na Arkę, no bo jak to mówi klasyk, liga jest ciekawsza. Po tym remisie zespół z Gdyni plasuje się na miejscu szóstym, natomiast jeszcze przed swoim spotkaniem Stal Rzeszów, która wybiera się do tych na mecz z GKS-em, no i właśnie tam na Śląsku wszystko się rozstrzygnie, bowiem te 5 pierwszych miejsc już jest praktycznie pewnych, to znaczy no, tylko ewentualnie mogą pojawić się rotacje na miejscach 4-5 albo 2-3, natomiast cały czas jest walka o to miejsce szóste. No i właśnie w tej walce o najniższy stopień dający baraże o Ekstraklasę jest wspomniana Arka Gdynia, a także Stal Rzeszów. Jestem ciekaw, jak zagra Beniaminek, który właśnie rozgrywa swój mecz w niedzielę, wydaje się łatwy wyjazd, natomiast zobaczymy, na ten moment Wieczorek i Spółka są w barażach, ale wszystko się rozstrzygnie w nadchodzących dniach. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod materiałem i do zobaczenia w innych moich filmach.